Do Płocka dotarł kolejny aparat potrzebny do budowy instalacji Olefiny 3. To największy z planowanych elementów. Wash Tower, bo tak się nazywa element, który właśnie dotarł na nabrzeże w Płocku, waży ponad 850 ton. Ma prawie 100 metrów długości. Na jego transport do docelowego miejsca trzeba będzie jednak trochę poczekać. Jest to jeden z aparatów, który będzie w sercu naszej instalacji i będzie posadowiony za pomocą dźwigu o nośności 3200 ton. Nastąpi to w ciągu najbliższego półtora miesiąca. Zgodnie z harmonogramem. Aparat ten ma sam aparat 95 metrów długości i 850 ton wagi. Transport ulicami Płocka jest zaplanowany w ciągu najbliższych 2-3 tygodni, w zależności od przystosowania drogi do tego transportu, i odbędzie się w dwóch fazach, przez dwie noce, w noc z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę. Prace przy budowie samej instalacji Olefiny 3 przebiegają zgodnie z planem. W ciągu powiedzmy miesiąca do dwóch pewnie wykonawca zakończy prace budowlane, zakończymy tak zwane prace ziemne i będziemy przechodzić do kolejnych etapów. No i tutaj oczywiście po przypłynięciu wash towera, czyli najcięższego elementu, 850 ton, na naszą inwestycję jest też jakimś takim, powiedzmy, kolejnym krokiem milowym w naszych działaniach. Aby usprawnić pracę na terenie budowy instalacji, trwa budowa jednego z największych dźwigów na świecie. W tym roku, że tak powiem, planujemy wszystkie te urządzenia, które spłynęły, prawdopodobnie postawić już na fundamentach i do końca roku wszystkie te działania będą miały miejsce. Też z jednym ciekawych wydarzeń na terenie budowy powstaje jeden z największych dźwigów, który jest na świecie. Też robi to wrażenie. Zobaczymy, będziemy tu uzgadniać te zakresy. Wash Tower to nie jest ostatni aparat, jaki dotarł do Płocka, a jest potrzebny przy budowie instalacji. Te kolejne będą już jednak zdecydowanie mniejsze. Ich transport ma się zakończyć do połowy maja. Warto dodać, że transport aparatów z portu w Gdańsku to największy gabarytowy transport w historii Polski. Jednocześnie największy transport drogowy, jaki odbył się na drogach naszego kraju. Transport był najcięższy transportowany rzeką. W moście, pod mostem w Grudziądzu przeszliśmy na kilka centymetrów prześwitu. Po przepłynięciu pierwsza z barek dotknęła dna. Musiała zostać odbalastowana. I przeszliśmy dalej pod mostem. Także jest to największe wyzwanie logistyczne w historii współczesnej Polski. Dodajmy, budowa kompleksu Olefiny 3 to największa inwestycja petrochemiczna w Europie od 20 lat. Zarazem kluczowy projekt dla rozwoju PKN Orlen.